pomiar pseudoróżnicowy przy pomocy oscyloskopy rozpocznę od przygotowania sobie podłączenia pod 230 V. Następnie podłączam sondy. Sondy ustawione w razy 10, czyli w podzielni przez 10. Sondy łączę masami ze sobą i nigdzie więcej tego nie podpinam. Podłączam sondy pod napięcie sieci. Ustawiam sprzężenie zmiennoprądowe. Włączę sobie drugi kanał. Załączę sobie inwersję. Spodziewam się teraz napięcia 230 podzielić przez 10, to jest 23, czyli zacznę od 5 V na podziałkę. Zwiększę jasność, ustawię w milisekundach 1 milisekundę. Zmienię kanały na A plus B, czyli ustawiłem dodawanie kanału A plus B, z tym, że kanał B jest w inwersji, czyli jakby odwrócony. Załączę teraz napięcie i co widać? No właśnie, że przydałyby się sondy nie 1 do 10, ale sondy 1 do 100. Mogę obejrzeć sobie co prawda częściowo przebieg, jak wygląda. Tutaj oscyloskop cyfrowy byłby odrobinę lepszy. Chociaż widać, że zniekształcenia są całkiem niemałe. Może zmniejszę trochę jasność. Będzie to lepiej widać na aparacie. Tak wygląda pomiar różnicowy. Przy użyciu sond 1 do 10 powinny być dwie sondy 1 do 100. Mało tego, powinny to być sondy sparowane o bardzo dobrych parametrach, tak aby ten pomiar różnicowy był jak najbardziej zbliżony do ideału. Z tym, że używając zwykłego oscyloskopu przy takich parametrach, to szczerze mówiąc zwykłe sondy są wystarczające. Gdybyśmy mieli wejście różnicowe w oscyloskopie albo sondę różnicową, to w tym momencie należałoby kupić wręcz specjalnie sparowane sondy, oczywiście, które odpowiednio drożej kosztują.